Ostatnie pytanie, pan poseł Grzegorz Braun, Konfederacja. Nie psujcie, to nie będziecie musieli naprawiać. Nie generujcie kryzysu społeczno-gospodarczego, to nie będziecie musieli bohatersko walczyć z przeciwnościami. To klasyka gatunku. Żoliborscy socjaliści doskonale wpisują się w te tradycje. Najpierw tworzymy problem, a potem rozwiązujemy go i sprzedajemy naiwnej publice jako wielki program pomocowy, ratunkowy, antykryzysowy, antywirusowy. A z drugiej strony, jeśli od czasu do czasu w tym grochu z kapustą, który naprawdę, naprawdę przynosi wam wiele wstydu i mam nadzieję, że następne pokolenia, jeśli jacyś Polacy jeszcze to przeżyją, to wasze urzędowanie, następne pokolenia doktorantów, magistrantów będą wertować te ustawy zdumieniem, jeśli od czasu do czasu tam proszę się trafi coś sensownego, panie to proszę, czy trzeba bardzo było aż bardzo pandemii mniemanej, żebyście minister, te członek Rady Ministrów, pan Łukasz Schreiber. Bardzo proszę. Pani marszałek, dziękuję bardzo.